Słuchajcie, złożymy teraz hołd panu wampirów. Tak jak to robili tacy komandosi, obdarzeni wampiryczną mocą w książce pod tytułem Nocarz. Polskiej autorki Magdaleny Kozak. Powiem wam, że daleko mi jest do miana małego chłopczyka, ale czytając tę książkę zamieniałam się w takiego po prostu małego chłopczyka marzącego o tym, żeby stać się taki jak ci tam po prostu idole, bohaterowie tej książki. Jak przeczytacie, też pomyślicie, że fajnie by było nawet już tym wampirem być i żywić się tą krwią. Oni byli dobrzy, oni jej pili sztuczną. Ale byli tam też tacy, co pili prawdziwą. Ona działała jak narkotyk taki bardzo, bardzo silny. Ale mieli tak wspaniałe możliwości psychofizyczne, że... No i teraz się rozmarzyłam. Salve Domine mówili, gdy przychodził do nich ten ich władca. Amfetamina.